Siema, siema. Jedziemy do Naosówka. Napotkaliśmy psa ze smyczą szczeniaka. Chodź! Chodź, chodź, chodź! Luluś! Chodź ładnie, no chodź ładnie, tak, grzecznie. Ale to nie jest szczeniak. No chodź, chodź ładnie, chodź. Ale to jest jakiś duży pies, dorosły, wiesz? Chodź, idziemy, chodź. Chodź. Kurde, no nie wiem co. No ma. Ta smycz jest taka stara, ktoś go chyba, wiesz co, zostawił. Chodź, chodź. No nie wiem co mam zrobić. Chodź, idziemy, chodź. Chodź. Ja pojedzie za mnie na słówkę. No nie wiem co z nim zrobić. Co? Co malutki? Nie bałem się, nie, nie. No głupie by było. Chodź, tam pójdziemy do samochodu i wymyślimy coś, chodź. No chodź, chodź, chodź. No chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, nie bój się, chodź. No chodź, chodź. Chodź, idziemy, chodź, chodź. No, ma. Chodź, 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 chodź. Chodź ładnie, chodź, chodź. Chodź, 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 nie bój się, nie bój się. No chodź, chodź, nie bój się. No nie wiem. Masz medalik, no grzeczny jesteś, grzeczny, tak. Coś źle na niego działasz. No, wyciągnij za. Chodź, idziemy, chodź. Ale co mam zrobić? Tam go, no przecież on to przy ulicy lata. Chyba, że go tutaj damy na pole. I on sobie tam jakoś dojdzie, co? Widać, przestraszony, bo patrz, tu mokry. Wiesz co, ale nie, ja mówię o tym, żeby go, ja bym go przywiązał, no. I bym zadzwonił, wiesz, na, do straży i... No dobra, dobra. Co, Luluś? Może on chce wody albo pić, albo jeść? Chodź, ja chodź. Wodę, ja wodę mam, ale... Chodź, dostaniesz, chodź. Chodź, chodź. No chodź, chodź, chodź. No chodź. Boi się. Cały mokry jesteś. No chodź. Co? Nie no, bierz już raczej. No wiesz, ta smycz jest taka, wiesz, no stara, nie? No ale to nic... No nie wiem. Kurde, no przechlapane. Weź go przytrzymaj. Kawałek kiełbasy, może głodny jest. Masz. Masz. Głodny jest. Masz.
je naszą kiełbasę z grilla. Nie będę pokazywał, żeby samochód przystawił. Stoisz tego tym. No, niech spada. Zadzwonię do Roberta. On głodny jest, ja mu jeszcze dam. Mam jeszcze chleba, kiełbasę. Siema Robert, pomożesz? No słuchaj, jadę na Nowocławka, wiesz, i na ulicy psa takiego, no nie za stary, na smyczy, wiesz, ktoś go chyba, wiesz, wyrzucił na puszorku z medalikiem, ze starą smyczą jest i po ulicy latał i stanąłem i tutaj stoję, kurwa, z tym psem, teraz go karmię, ale nie mogę go tak zostawić, bo go samochód jakiś przejedzie, rozumiesz? A kto może pomóc? No i co mam, tak czekać z tym psem? Samochodem jedziemy w trasę. I tu jestem zaraz, wiesz, jak z Inwrocławia się wyjeżdża. I teraz karmię tego psa. Czemu? Aha. Tak, ale muszę mu dać, bo jest głodny cały, zesrał się po drodze. No i co wtedy oni zrobią? Aha, ale to długo będzie trwać? Aha. No dobra, dobra, okej. Okay. Dobra, a słuchaj, jakbym go na przykład tu przywiązał do barierki i zadzwonił, że tu jest, że go zostawiłem. Głodny jest jak ciul, chyba parę dni nie jadł, wiesz, wszystko je. No dobra, dobra, okej. Okay. Dobra, dobra, to nara. No, cześć, cześć, cześć. A może, słuchaj, chodź, pójdziemy tam, bo znowu jak on do schroniska, może kurde go ktoś znajdzie. Chodź go tam odprowadzimy i tu go. Ja awaryjne włączę i tam go odprowadzimy. Albo tam. Nie, bo tam musimy dookoła i tam. No to tu go, żeby z ulicy go ściągnąć. Chodź. A ja tu awaryjne włączę. Chodź. Chodź, idziemy. Chodź. Chodź. Znajdź początek trasy. Chodź, 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 chodź. Czy to pies jest?
No tu chodzi po ulicy, jego samochody by przejechały. Nie kojarzy ja pan? Nie wiem, bo te dwa do mnie tu przyszły, w formie, ale... Aha. Jego nie widziałam. No to musimy go tam dać między domy, nie? Dobra. Chodź. Wiesz, tu go zostawimy, to już jest daleko od ulicy, nie? A on jest wściekły, on kurde się rzuca, nie? No. Chodź. No chodź, kochany jesteś. Tak, nie bój się. Nie bój się, chodź. Za mną idziesz, to chodź. Nie bój się. Kurczę, ale... Dzień dobry. Przepraszam, nie wiem, bo to może być pies, bo tak po ulicy lata i go... Widzieliśmy, bo go nie kojarzy pani, nie? No to chyba tak tutaj zostawimy, bo tam to za samochód przejedzie. Na smyczy jest. Ta smycz stara, co? No tak jak jest teraz, nie? Tu ma jakąś zawieszkę, ale strasznie się rzuca. Dałem mu kiełbasę, chleba. Właśnie tu był cały czas na ulicy i stanęliśmy po go auta, by przyjechały, nie? No weź go, pójdź, zobaczymy, co zrobi. Niech co odpocznie, bo on jest, zesrał cię nam po drodze tutaj, jak go chcieliśmy łapać. Młody jest. Głodny z parę dni pewno nie jadł. Całą kiełbasę zjadł i chleb. I to puszorek jest, nie? No już się tu uspokoił, nie? Już teraz jest spokojny. No grzeczny jesteś, tak. Grzeczny, no ja ci dałem jeść, tak. Podejdzie, może zobaczysz, co tam na tym puszorku. Jest młody, ale się rzuca strasznie, nie? Co masz na puszorku? Co, kochany? Albo komuś już się znudził, albo co? Chyba nie. Ta smycz jest strasznie stara. No grzeczny jesteś, tak. Zjadłeś? No kolega mówi, żeby dzwonić na policję, ale to byśmy z 2-3 godziny musieli czekać, jak jakąś służbę tu przyślą. O, gdzieść! No przyszedł do mnie, mnie powąchał. A go chce ugryźć. No? Grzeczny, tak. Nie lubi cię, od początku cię nie lubi. Mnie polubił jakoś. No grzeczny, tak. Szok normalnie. Ja najwyżej nie wiem, zadzwonię do żony, niech zadzwoni tu do tej, do sołtyski, do wysokiej. Niech ona zgłosi i niech tutaj przyjadą i go poszukają. Może to pan przywiąże do tego, co? Przywiążemy go tu? No ale to znowu kolega mówi, że jak go przywiąże, to... to niedobrze, nie? No. Nawet powiedział, że źle, że karmiłem, bo to tak jakby już był mój pies. No nie no. Nie. Nie wiem, no mogę go przywiązać, ale co, zadzwonić do tej... Nie, do tej naszej. A, nie, no niech się zajmie. Obwodnica mi tu zrobiła w ogródku, to niech się zajmie. Chodź.
A tylko czy ja go teraz złapię, nie? Chodź. No chodź ładnie, chodź. Chodź, chodź, chodź. No ja cię tutaj mam. Chodź, 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 idziemy. Tu nóżkę przełóż, dobrze, nie, nie gryź. Nóżkę przełóż. No, chodź. No dobra, najlepiej jakby był jakiś kołek, żebym przełożył, bo to będzie miał za krótko, jeszcze mnie chapnie. O! Dobra. Chodź. Chodź ładnie, chodź. Chodź. A ja będę za tym. Chodź, chodź. No ale tak, żeby nie, żeby mnie nie ugryzł, nie? No nie wiadomo. Nie, tu niżej już. Żeby nie był za wysoko. No, faktycznie, no. Taki kołek, nie? No. Nie, puść piżelek. No. Puść to. Jak ty masz na imię, piesku? Dominik, pożytek zrobiliśmy. No i pan zadzwoni do niej i... No. Jak tutaj adres jest? Jak... Dobra. Tak. No. Na razie, mały. Najedzony jest. Oj, widok. Do widzenia, dziękuję. Tak, tak. Zadzwonię. No, dobra. Na rulewi 10. To pani uważa, bo może ugryźć. Odpuść rondę w mermę. Ale jaja. Po drodze się spiń takich piesków i nie dojedziesz. I nie dojedziemy. Nara, hejos. Teraz lecimy na Osłupkę. Nie mógłbym go zostawić. A ty byś mógł go tak zostawić? Patrz jak patrzy na nas, pidorek. Zwyczaju trochę? No. Witam, witam. Dzień dobry. Wie pani co? Problem mam tutaj. Co masz? Potrzebuję pomocy od pani. Jaki? Jechaliśmy na Włocławek, wie pani, i pies na ulicy, taki szczeniak tutaj u nas. Zaraz za tym drugim rondem. No i na tym, na puszorku jest, ma medalik, nie? Ze smyczą. Ja go wziąłem i do takiej pani, do domostwa podeszliśmy z nim, nie? I pozwoliła go przywiązać tam u siebie przy słupie. Tylko, że mówiła, żeby prosiła, żeby zgłosić, no żeby ktoś, jakiejś służby przyjechały po tego psa. Nie wiem, czy jakby pani mogła zgłosić gdzieś. No, to jest piesek taki mały, nie? Na smyczy, z medalikiem. Halo? 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 Zasięgu tu nie ma. Halo, coś przerwało. No coś, zasięg chyba, bo jak jedziecie samochodem, to na pewno. No, bo my już ruszyliśmy, ale tego psa... Ale to... Po lewej stronie, drugi dom. No ja wiem, no ja tam mogę wziąć, powiedzieć do Agnieszki. No, znaczy my go już tam między dom, koło tej pani domu jest. Koło 10. Tak, tak. Już nie na ulicy, tylko tam przy posesji.
taki jest tam słup. W pudełku? Proszę? W pudełku, czy to ona ma gdzieś? Nie, na smyczy on był. Aha. My go z ulicy zgarnęliśmy, bo on ze smyczą latał po, na środku ulicy. Ale to zabił go. Proszę? To zabity jest? Czy nie? Nie, żywy. Żywy? No. No dobra, to ja zadzwonię do tego. Do gminy, tam do Agnieszki, ona pracuje, jak to mówią, do domu do niej. Tak. Ona zadzwoni jakiegoś tam przyśle weterynarza. Weterynarza, no. To co, da mi pani znać, czy załatwione, bo my już tam nie wrócimy się, nie? Dobra. No, to czekam. Dobra, dzięki, na razie. No mam nadzieję, że temat załatwiony, że piesek dostanie się w odpowiednie, dobre ręce. To nara, hejos. My na osówkę zasuwamy. Halo? No, cześć. Słuchaj, zgłoszony jestem lekarzem, jak się ubierze, to pojedzie i zabierze go. Aha, no to super. Dobra, super, no to fajnie, to dzięki. No, to na razie. No, piesek uratowany, nie wiem, czy to... Uratowany... No, uratowany przed czym? Przed jakimś wypadkiem, tak? Tak? No. Aha, nagrywasz. No nagrywam. No bo zadzwoniła, że weterynarz przyjedzie, że jest zgłoszone, tylko się ubierze i jedzie. No fajnie. No ale co, no jest uratowany przed czym? Przed... Katastrofą. Rozjechaniem? Rozjechaniem przez auto. Przed czym jeszcze? Ale przed czym nie jest uchroniony? Po prostu sierota, nie? Trafi do schroniska, tak? No tak. No na pewno. No ale chyba właściciela musi mieć, bo miał medalik. Być może zaczipowany jest, albo po tym medaliku dojdą do właściciela. Czyli sytuacja psa, nie wiemy jaka jest, ale postaram się dowiedzieć, jaki to weterynarz tam odebrał tego psa, nie? No i czy trafił do schroniska i co? Dominator, pojedziesz? Jak będzie w schronisku, pojedziesz? No oczywiście, że pojadę zobaczyć. Dobra. Co z nim? Pojedziemy, zobaczymy, a jak właściciel się odnalazł, no to też dostaniemy informację, czy to jest jaki właściciel, czy dobry, czy po prostu go wyrzucił, czy będzie jakaś sprawa, no bo podejrzewam, że weterynarz to zgłosi, jeżeli znajdzie właściciela. No słuchajcie, no to są zwierzęta, tak? To nie jest dzikie zwierzę, tylko to jest zwierzę, które po prostu miało swój dom, nie? Nie wiem, czy no, pilnowało domu, czy... No widać, wiesz co, te pazury miał pościerane, wiesz? Widziałeś, jakie miał pościerane pazury? Nie. No ja zauważyłem, czyli po prostu musiał być przywiązany do czegoś zawsze. Chyba pilnował może na dworzu czegoś, wiesz? No ale chociaż dobre to, że miał puszorek założony, a nie zwykle te na szyję. No, dobrze, że miał puszorek, a nie miał obroży na szyi, nie? Bo byśmy sobie nie dali rady z tym, żeby go złapać i... A ta smycz była naprawdę sparciała, stara, wiesz? Stara, to nie była smycz, słuchajcie... na takie spacery, jak ludzie mają smycz, tak? Zauważyłeś, nie? Albo po prostu może latał po błocie, po trawie i ona była brudna w błocie. To nie, ona była sparciała, po prostu stara taka, wiecie, no nie wiem, no chyba, że... Patrz, pociek! No, możemy go też zwiniemy, poszukamy mu właściciela. No dobra, no to wszystko wiecie, happy endem to się zakończyło. My jedziemy na osówkę. A my lecimy na osówkę. Skręć w prawo dla Dejowska. No, a nawigacja znowu nas będzie prowadziła. Ale słuchajcie, jeszcze jest jeden motyw. Kacper mi napisał, że jak będziemy przyjeżdżać przez Sierpca, to hulajnogą podjedzie do nas i wlepki będzie chciał. No. Może się uda tam zatrzymać jakoś. Nara. Połączenie.
Ja dzwonię w sprawie pieska. Tak, tak. Nie wiem, czy dobry numer mi podano. Tak. Dobry. Gdzie pan znalazł tego psiaka? No właśnie tutaj na ulicy, przy tym rondzie. Przy tym rondzie? Tak. Słyszymy od tej pani, że pan zdjęcia robił. Czy mógłby mi pan na ten numer podesłać zdjęcia tego psiaka? Wie pan co, no teraz nie mogę, bo to mam na kamerze, to muszę być dopiero w domu wieczorem. Aha. Bo tak ja telefonem nie robiłem, to na kamerze jest nagrane. Aha, dobra. Ale on tak biegał, co słyszał po ulicy? Tak. Tak. Dobrze, to dziękuję panu. No to jest taki mały czarny, a pan to skąd dzwoni? Aha. Informację miałem go aha. transportować. Właśnie pies się zerwał ze smyczy. Zostało tylko smycz i obroża i szelki. Smycz i obroża i szelki? Niemożliwe, a to te szelki były mocno zapięte. A takie czarne szelki tak. z zielonym metalikiem. Tak. To wypiął się spod tego. Wypiął się. Aha. Aha. No tak, 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 tak. A po tym medaliku właściciela nie można tam zlokalizować? No właśnie, ja już wstępnie mam ustalone. O, super. Ale chciałem coś więcej od pana wiedzieć, bo to okazuje się, że to mój pacjent. Aha. Nie tylko pytanie, czy medalik jest faktycznie od tego psa. Aha, aha. No, wie pan co? No, to nie był stary pies, nie? Nie był stary. Nie, nie, mały, czarny, ja jak będę miał, tylko mówię, to będzie wieczorem, wyślę panu zdjęcie na ten numer telefonu tego pieska. Dobrze. Taki mały, no, także, no dobra, okej. Dobra, dziękuję, do widzenia. Zerwał się. Skubany. Napisz, no kurde, ciągali bez tego i tak... Może się wystraszył. No ale więcej już nie mógł być wystraszony, nie? Niż był, nie? Ale zlokalizuje właściciela, nie? No. Najważniejsze. No może pojeżdżą się, pokręcą tam pod policją. No, poszukają pieska. No dobra, no to ta historia na tą chwilę wygląda. Dobrze, że chociaż ktoś się odezwał, nie? No. Zajęli tą sprawą. Czyli medalik wskaże właściciela, nie? Wskazał już. No. Tylko sprawdzić, czy po prostu ktoś według zdjęcia, czy ktoś nie pozamieniał, nie? Rozumiesz? No. To nara. Wie pan co, wysłałem z kamery, no tak ile mogłem, takie zdjęcie podglądowe, bo wiadomo, jak ja wieczorem panu przyślę, to się nic tam nie wyjaśni, a tutaj ma pan, no takie zdjęcie z kamery przesłałem. Super, dziękuję panu. No będzie na pewno, za rysy psa widać, że to jest tam średni, czarny. No. Super, dziękuję. No dobra. To dobrze, dzięki. No i historia się powtórzyła. Znowu. Jesteśmy w sierpcu. Tędy tu jeździłem Husqvarną na kole. Ktoś dzwoni. Odbierz od Kacpra, odbierz. Tu zielony? No.
No i gadaj z nim. Powiedz, że jesteśmy na... Mów. Halo? Nie, gadaj, gadaj. No to mów. Halo? Dzień dobry. No, dzień dobry. A wie pan, gdzie jestem, Krajowej? Nie, my jedziemy na Żuromin. Jesteśmy już w sierpcu. A podjechał pan na tą Armię Krajową, bo chciałbym wlepki? Nie, nie, możesz tu podjechać. Na stacji będziemy gdzieś, tutaj stacja na... Szukamy stacji benzynowej. Jesteś... Ja wiem, ale my tutaj lecimy, wiesz co, mamy i tak spóźnienie i nie będę odbijał. Tylko tak jak tutaj, nie wiem jaka to jest ulica, czekaj, zaraz ci powiem. Adriana Kebab, tu przy kebabie jesteśmy i tą drogą jedziemy. No niech pan tam się zatrzyma koło Ariany. Znaczy nie, no tu nie mogę, bo są światła i tutaj gdzieś będzie stacja benzynowa, nie? W prawo teraz skręcamy na tym. I tu gdzieś musimy poszukać stacji benzynowej. Tu w prawo, nie? No. Nie, bo nie. I na Żuromin się kierujemy. Aha. A jak tam mnie wracał? No może też, ale wiesz, to będziemy już zmęczeni, to wiesz, to tam to nie wiadomo jak to. A by mógł pan podjechać, jakby pan wracał? Proszę? Mówię, będziemy zmęczeni, to wątpię, wiesz? Ale mogę dać Bornowi dla ciebie. No dobra. Dobra, pasuje? Dobra. Dobra, dobra. No to na razie, trzymaj się, Bartek. Do widzenia. No, do widzenia.